Witajcie, drodzy miłośnicy świąt. Cieszymy się, że jesteście z nami, aby odkryć fascynujące aspekty polskich tradycji bożonarodzeniowych. Dziś zagłębimy się w zaskakująco kontrowersyjny świat polskiej Wigilii, która jest sercem polskich świąt Bożego Narodzenia. A konkretnie, czy Polacy będą mogli cieszyć się nią jako pełnoprawnym świętem państwowym w tym roku? To pytanie budzi wiele emocji i dyskusji. Obecnie jest to dość szara strefa. Wigilia nie jest oficjalnie uznana za dzień wolny od pracy, mimo że jest to jeden z najważniejszych dni w polskim kalendarzu. Wiele osób ma już ten dzień wolny dzięki układom zbiorowym pracy lub po prostu hojnym szefom, którzy rozumieją znaczenie tego dnia. Ale nie jest on oficjalnie zapisany w prawie jako dzień odpoczynku dla wszystkich. To rodzi pytania o równość i sprawiedliwość. I tu, moi drodzy, robi się ciekawie. Debata na ten temat jest gorąca i pełna emocji. Niektórzy, jak nasz przyjaciel Szymon Hołownia, lider partii Polska 2050, mocno naciskają na zmiany. Chcą, aby Wigilia była uznana za oficjalne święto państwowe. Argumentują, że Wigilia ma w Polsce głębokie znaczenie kulturowe i religijne. To czas, kiedy rodziny się jednoczą, dzielą opłatkiem i wspólnie świętują. Ustanowienie jej świętem państwowym pozwoliłoby wszystkim na odpowiednie przygotowanie się do świąt i spędzenie czasu z bliskimi. Brzmi pięknie, prawda? To mogłoby wzmocnić więzi rodzinne i społeczne. No to trzymajcie się za pierogi, bo nie wszyscy są tak zadowoleni z tego pomysłu. Niektórzy uważają, że to niepotrzebne obciążenie dla gospodarki i pracodawców. Zanim jednak zagłębimy się w szczegóły tej świątecznej zawieruchy, zróbmy szybki kurs prawa polskiego, dobrze? To będzie jak podróż przez skomplikowany labirynt pełen niespodzianek. Wyobraźcie sobie labiryntowy, biurokratyczny labirynt z zakurzonymi szafkami na akta i większą ilością papierkowej roboty niż fabryka strojów świętego Mikołaja. Każdy zakręt i korytarz prowadzi do kolejnych stosów dokumentów i formularzy. Aby stać się prawem, ta propozycja dotycząca Wigilii musi przejść przez ten labirynt jak zdeterminowany piernik uciekający przed głodnym lisem. To nie jest łatwe zadanie, ale z odpowiednią determinacją wszystko jest możliwe. Najpierw musi zostać formalnie zgłoszona w Sejmie, czyli niższej izbie polskiego parlamentu. To tutaj zaczyna się prawdziwa podróż, pełna debat i dyskusji. Następnie czeka ją seria czytań, komisji i poprawek, a wszystko to przy okazji omijania kolejnych politycznych zakrętów. Każdy krok to nowa przeszkoda, którą trzeba pokonać. Jeśli przeżyje ten legislacyjny tor przeszkód, musi zostać zatwierdzona przez Senat i podpisana przez prezydenta. To ostatni etap, ale równie ważny jak wszystkie poprzednie. Proste, prawda? Mniej więcej tak proste jak wytłumaczenie fabuły Kevina samego w domu stadu gołębi. Ale z odrobiną cierpliwości i wytrwałości wszystko jest możliwe. Kim więc są główni gracze w tym świątecznym pojedynku? Kto tak naprawdę decyduje o tym, jak spędzimy te wyjątkowe dni? Po pierwsze, mamy pracowników, z których wielu już marzy o piernikach i dniu wolnym. Dla nich Wigilia to czas, który chcieliby spędzić z rodziną, z dala od biurowych obowiązków. Argumentują oni, że dzień wolny w Wigilię pozwoliłby im w pełni wczuć się w atmosferę świąt bez poświęcania cennego czasu dla rodziny. To moment, kiedy mogą cieszyć się wspólnymi chwilami, przygotowywać świąteczne potrawy i celebrować tradycje. Po drugiej stronie adwentowego kalendarza mamy sprzedawców detalicznych, z których niektórzy są zrozumiałe zaniepokojeni potencjalnym wpływem na ich zyski. Dla nich Wigilia to jeden z najważniejszych dni w roku, kiedy klienci dokonują ostatnich zakupów. W końcu Wigilia to czas na ostatnie zakupy i świąteczne przysmaki. Sklepy są pełne ludzi szukających idealnych prezentów i składników na świąteczne potrawy. I nie zapominajmy o rządzie, który w tym świątecznym przeciąganiu liny gra rolę sędziego. Musi on balansować między różnymi interesami, starając się znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkich. Musi on rozważyć pragnienia pracowników i obawy przedsiębiorców,
a jednocześnie mieć na oku tykający zegar. Decyzje, które podejmują, mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla gospodarki i społeczeństwa. To wystarczy, by nawet najbardziej doświadczony polityk sięgnął po jajeczny poncz. W końcu, w tym świątecznym zamieszaniu, każdy potrzebuje chwili wytchnienia. Skoro już mowa o tykającym zegarze, czas nie jest po stronie naszych krzyżowców od Wigilii. Aby ustawa trafiła do Księgi Ustaw jeszcze w tym roku, musi ona pokonać wszystkie legislacyjne przeszkody szybciej niż święty Mikołaj zdąży powiedzieć wesołych świąt po polsku. A to nie lada wyczyn, nawet bez dodatkowej presji sezonu świątecznego. Oprócz presji czasu należy wziąć pod uwagę również przeszkody logistyczne. Jak utrzymać podstawowe usługi, jeśli wszyscy będą mieli dzień wolny? Czy przedsiębiorstwa zostaną zrekompensowane za potencjalne straty w przychodach? To tylko niektóre z pytań, które wirują wokół tego świątecznego dylematu, jak płatki śniegu w kuli śnieżnej. Sekcja piąta. Globalny przegląd świąt. Polska nie jest pierwszym krajem, który zmaga się z kwestią statusu świątecznego Wigilii. W rzeczywistości wiele krajów na całym świecie przyjęło już 24 grudnia jako pełnoprawne święto państwowe. Weźmy na przykład Niemcy, gdzie Wigilia jest czasem spotkań rodzinnych, świątecznych, posiłków i wymiany prezentów. Albo Austria, gdzie ten dzień upływa pod znakiem tradycyjnych zwyczajów, takich jak kolędowanie i jasełka. Nawet za oceanem, w Kanadzie, Wigilia ma status święta państwowego, dając Kanadyjczykom mnóstwo czasu na udekorowanie domu i oddanie się świątecznej radości. Tak więc Polska nie byłaby tu pionierem. Dołączyłaby do Światowego Klubu Entuzjastów Wigilii. Sekcja szósta. Szanse na cichą noc wolną od pracy. Jakie są więc szanse, że ustawa o Wigilii rzeczywiście stanie się prawem w tym roku? Cóż, jeśli mamy być szczerzy, to jest to raczej mało prawdopodobne. Proces legislacyjny jest notorycznie powolny, a biorąc pod uwagę, że do świąt pozostało niewiele czasu, potrzeba by świątecznego cudu, aby ustawa przeszła na czas. Ale hej, zdarzały się już dziwniejsze rzeczy, prawda? Pamiętacie, jak wasza ciocia przysięgała, że widziała renifera na dachu? Albo jak wasz dziadek upierał się, żeby śpiewać karaoke po kilku głębszych? Chodzi o to, że wszystko jest możliwe, zwłaszcza w tym najwspanialszym czasie w roku. Sekcja siódma. Bitwa o bombki. Zajmijmy się teraz słoniem w pokoju, a raczej reniferem na wystawie sklepowej, potencjalnym wpływem na biznes. Niektórzy detaliści argumentują, że dzień wolny w Wigilię byłby jak bryłka węgla w ich skarpecie, potencjalnie kosztując ich znaczną część dochodów. Wskazują, że wiele osób polega na ostatnich zakupach 24 grudnia, a zamknięcie sklepów byłoby ciosem finansowym. Z drugiej strony, niektórzy twierdzą, że długoterminowe korzyści z wypoczętej siły roboczej i szczęśliwszego społeczeństwa przewyższają krótkotrwałe koszty. W końcu szczęśliwi pracownicy to produktywni pracownicy, a społeczeństwo, które ceni czas spędzany z rodziną, to społeczeństwo, które prosperuje. To klasyczny przypadek krótkotrwałego bólu dla potencjalnych długoterminowych korzyści. Sekcja ósma. Lista życzeń pracowników, odpoczynek czy nagroda. A co z pracownikami, zapytacie? Cóż, mają oni mieszane uczucia, jak świąteczna skarpeta pełna smakołyków i podejrzanego keksu. Niektórzy są za dniem wolnym, chętni do zamiany butów roboczych na kapcie i arkuszy kalkulacyjnych na kolędy. Argumentują, że spędzanie czasu z bliskimi jest bezcenne, a dzień wolny w Wigilię byłby prezentem, który wciąż by się dawał. Inni jednak obawiają się potencjalnych strat finansowych związanych z dniem bez wynagrodzenia. Dla niektórych premie świąteczne i wynagrodzenie za nadgodziny są niezbędne, aby związać koniec z końcem w drogim okresie świątecznym. Woleliby oni dostać dodatkową gotówkę niż dodatkowy dzień wolny, zwłaszcza jeśli miałoby to oznaczać zaciskanie pasa w styczniu.
Sekcja 9. Wigilijny cliffhanger. I tak to właśnie jest, drodzy Państwo, wielka polska debata o Wigilii. Czy będzie to dzień odpoczynku, relaksu i czasu spędzonego z rodziną dla wszystkich? Czy też pozostanie dniem ostatnich zakupów, gorączkowych przygotowań i szalonego biegu do mety? Czas pokaże. Jedno jest pewne. W tę Wigilię miejcie oko na Polskę. Być może ustanowią oni precedens dla świątecznej radości, za którym zechce pójść reszta świata. Do tego czasu bądźcie radośni, moi drodzy.